Jak wyglądała budowa tramwaju do Warszawy Zachodniej na koniec września 2024, bo powstał już nowy buspas, ale gdzie on się znajduje? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Tramwaj, kierunek Zachodnia. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Avizonosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Zachodnia, tutaj prosto z nad Warszawy Zachodniej, ale patrzymy sobie tutaj na tereny gazowni i prosto na ulicę Kasprzaka, gdzie ta trasa będzie się kończyć i łączyć z ulicą Marcina Kasprzaka. W tym miejscu przy przystanku Szpital Wolski będą rozjazdy, tak aby tramwaje mogły pojechać prosto, tak jak teraz lecimy z przystankiem tramwajowym również w tym miejscu, no i jest nim oczywiście jedną po jednym paście w każdym z kierunków. Następnie tramwaj wjedzie tutaj w ten park, a właściwie ten skwer, i przejedzie sobie z przystankiem tramwajowym w tym miejscu, mniej więcej przy samej starej gazowni, a mianowicie Brylowska. Dalej skręci w prawo i w lewo i zjedzie na dół po pochylni na poziom minus 2, gdzie będzie mieć swój przystank tramwajowy, podziemny, pierwszy, który jeszcze zupełnie nie został wybudowany, nawet jeżeli chodzi o pustkę technologiczną. Będzie to przystank tramwajowy Warszawa Zachodnia Tunelowa. No, najprawdopodobniej tak będzie się nazywać. Dokładnie w tym miejscu pod tymi torami kolejowymi. A następnie tramwaje przejadą albo skręcą w prawo do peronu 9, albo pojadą dalej prosto pod wszystkimi peronami Warszawy Zachodniej, tak aby wyjechać na przystanku, który właśnie jest budowany. Bo to wszystko, co teraz widzieliśmy do tego odcinka, będzie budowane po 2030 roku. A w tym miejscu budowa już trwa. I tramwaj do Warszawy Zachodniej w tym miejscu się zakończy. Przed peronem pierwszym WKD, a w przyszłości dalej, jak się uda dogadać, może tramwaj dojedzie do peronu 9. Może jeszcze w tej dekadzie, natomiast dalej na Odolany, czy też do Kocprzaka, dojedzie oczywiście dużo, dużo później. Tymczasem w tym miejscu aktualnie w ramach dwóch inwestycji budowy Warszawy Zachodniej, budowy tramwaju do Warszawy Zachodniej powstaje sama pustka technologiczna, jeżeli chodzi o przystank tramwajowy, wraz również z budową tramwaju do Warszawy Zachodniej, czyli właśnie budową samego tunelu przez Park 5 Sióstr, czyli Park Zachodni w tym miejscu, z zakrętami, z zawiesami, nowym układem drogowym, jeżeli chodzi o całą ulicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, gdzie aktualnie będą dwie jezdnie, po dwa pasy w każdym kierunku, bez buspasów, drogi rowerowe po obydwu stronach ulicy, nowe drzewa, których jeszcze w tym miejscu nie było, nowe przystanki tramwajowe i całkowicie nowe skrzyżowanie tramwajowo-samochodowe, jeżeli chodzi o skrzyżowanie ulicy Grójeckiej z ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku, gdzie w tym momencie aktualnie mamy tylko łącznie skręt dla tramwajów jadących z centrum na Banacha, a wtedy po przebudowie będą rozjazdy w każdym z kierunków. Ale zerknijmy sobie, jak aktualnie ta wygląda budowa, bo na razie Wam opowiedziałem, jak to ma wyglądać na papierze, kiedyś tam, a teraz zerknijmy, co tu się w tym momencie dzieje. No i patrząc z tej perspektywy, widzimy, że tutaj już trwają prace przy robieniu ścian szczelinowych. Bo oczywiście, aby wykonać pochylnię, która w tym miejscu będzie się zaczynać, a tu już będzie nawet tramwaj pod ziemią schowany pod stropem, trzeba wykonać najpierw wszystkie ściany, następnie metodą podstropową to będzie wszystko wykopywane na dole. No i tak to będzie realizowane na Alejach Jozimskich i również jeżeli chodzi o Park 5 Sióstr. I tu będzie to robione mniej więcej metodą podstropową. Jeżeli chodzi o Aleje Jozimskie, tam to będzie trochę bardziej uciążliwe, bo tutaj w parku właściwie wszystkie przebiegi będą pozamykane, a tam, jeżeli chodzi o Aleje Jozimskie, no to ruch samochodowy cały czas będzie utrzymany po trzy pasy w każdym kierunku. Natomiast tutaj na razie w tym miejscu możemy zobaczyć właśnie całe zaplecze budowy, jeżeli chodzi o realizację tych prac, jeżeli chodzi właśnie o ściany szczelinowe. Widzimy, że po części one tutaj wzdłuż tej jezdni, która się aktualnie znajduje po prawej stronie na tym ujęciu, czyli po stronie zachodniej, właśnie ściany powstają bardzo blisko. Później w ramach kolejnych prac trzeba będzie przyczynić też ruch, tak aby plac budowy znajdował się po środku, a samochody będą jechać po boku w związku z kolejnymi pracami, które tutaj po prostu będą realizowane. Niemniej aktualnie widzimy, że te ściany się tutaj powoli pojawiają i zakres jest mniej więcej podobny jak w poprzednim filmie, który się pojawił na koniec poprzedniego miesiąca, bo to są ujęcia z września 2024, nie z października. Natomiast w tym miejscu widzimy chociażby właśnie już kawałek stropu, który był niezbędny w tym miejscu do wybudowania, aby po prostu przełożyć część instalacji podziemnych. Część instalacji oczywiście trzeba przebudować, wybudować albo żeby były pod tym samym tunelem, albo żeby były nad tunelem, albo po prostu żeby to wszystko ominęło całą tą nową instalację na okrągło. Jeżeli chodzi o sam tunel, będzie dosyć ciekawym obiektem, bo to będzie pierwszy tunel tramwajowy w Warszawie, bo czegoś takiego jeszcze nie mamy. Pomijając Most Gdański, który po części ma tam tunele, ale de facto to nie jest to samo, co będzie właśnie w tym miejscu.
Znaczy, tunele może tramwajowe jakieś mamy, ale one są bardzo krótkie. Tu będzie naprawdę całkiem długi tunel, na właściwie bez wylotu jeszcze w tym momencie z jednej ze stron, bo tylko dojedziemy do Warszawy Zachodniej, później będzie zmiana kierunku i tramwaj będzie musiał pojechać w drugą stronę. Co ciekawe, ze samego tunelu na całej długości będą dwa wyjścia ewakuacyjne, jeżeli chodzi o sam park pięciu oszustw, więc będą tutaj klatki schodowe i dzięki którym będzie można się wydostać jakby coś. No i w samym tunelu oczywiście będzie zupełnie nowy system sterowania ruchem, ponieważ ten tunel jest na jednym i drugim łuku i nawet dosyć ostrych, tramwaje nie będą siłą rzeczy mogły zobaczyć po prostu, czy przed sobą jest jakiś inny pojazd. Dlatego też w związku z tym będzie tutaj zupełnie nowy system sterowania ruchem, czyli po prostu będą semafory tramwajowe informujące po prostu o zajętości toru przed danym tramwajem. Jak to będzie wyglądać, nie wiem. Wiem tyle, że w projekcie jest to dokładnie ustalone i w teorii, jeżeli ktoś bardziej kompetentny niż ja by się w to zagłębił, na pewno by zrozumiał, jak ten cały system będzie funkcjonować. Ja może spróbuję trochę poczytać i dowiedzieć się więcej. Niemniej będzie to coś, czego jeszcze w tym momencie w Warszawie zupełnie nie ma. Tymczasem w tym miejscu widzimy Aleje Zeimskie, które jak widzicie będą miały tutaj zwężenie. Aktualnie mają po 4 pasy w każdym z kierunków właściwie. W trakcie budowy ta jezdnia będzie przenoszona, będzie zwana jedna wspólna jezdnia po 3 pasy w każdym z kierunków. Będzie przenoszona tak, aby po prostu wykonać pod całymi Alejami Zeimskimi właśnie tunel tramwajowy. W ramach tunelu będzie powstawać sam tunel tramwajowy, przejście podziemne, które w tym miejscu się znajduje do przystanków autobusowych, pozostanie i będzie całkowicie nieruszone. Tymczasem tu widzimy inwestycje realizowane w ramach budowy całej Nowej Warszawy Zachodniej. Co prawda ten segment, który tutaj jest zbudowany, jest całkowicie tramwajów warszawskich, o tyle faktycznie trzeba tutaj zwrócić uwagę, że ta inwestycja jest realizowana osobno do samego tramwaju do Warszawy Zachodniej. W tym momencie teraz powstaje cała pustka technologiczna i widzimy, że pojawia się tutaj już strop poziomu minus 2. Poziomu minus 2, na którym będzie właśnie znajdować się przystanek tramwajowy. Tramwajowy przystanek bardzo odjechany, będzie mieć schody ruchome, będzie mieć klatki schodowe i oczywiście windy na jeden i drugi przystanek i to będzie najbardziej rozbudowany przystanek tramwajowy w Warszawie, jeżeli chodzi o po prostu nowoczesność. Wyobraźcie sobie drugą linię metra, jeżeli chodzi o centralny odcinek. Tak bardzo będzie dopakowany właśnie na przystanek tramwajowy. O, inaczej, może inaczej, jeszcze wam to zwizualizuję. Wyobraźcie sobie stację metra Stadion Narodowy, gdzie na każdym z wyjść mamy właściwie schody ruchome. To tak będzie wyglądać ten przystanek. Na każdym z przystanków będą co najmniej 4 ciągi schodów ruchomych. A będą tych przystanków teraz w ramach tej inwestycji realizowane dwa perony, no bo wiadomo, że tramwaj pojedzie w jedną i w drugą stronę, no i aktualnie tam Hyundai po prostu będą zmieniać swój kierunek. Tymczasem w tym miejscu możemy zaobserwować nowy buspas, który został wybudowany, właściwie wyznaczony na całej długości ulicy Szczęśliwickiej, ciągnąc się właśnie, że na prawie całej długości, tutaj bezpośrednio do samej trasy Łazienkowskiej, ciągnąc się również w drugą stronę do samej pętli Szczęśliwice, dzięki czemu autobusy przynajmniej w teorii już nie stoją w korkach, po prostu przejeżdżają. Znaczy, ja nigdy nie widziałem na tej ulicy korków, więc może ja czegoś nie wiem, ale no został wyznaczony ten buspas w jednym kierunku. W kierunku centrum Warszawy, czyli oczywiście w kierunku wschodnim, no i jest na całej długości. Przez to, że tutaj się pojawił ten buspas, niektóre azyle musiały zostać usunięte, a pomijając azyle, które zostały zlikwidowane, no to też oczywiście bezpieczeństwo trzeba było tutaj podtrzymać, dlatego też pojawiły się specjalne progi, dzięki którym autobusy oczywiście przejadą przez nie, ale inne pojazdy będą musiały zwalniać. No i też jak mogliście zobaczyć na tych ujęciach, parę autobusów, które nie są autobusami, mogliśmy zobaczyć, no i raczej też nie są pojazdami elektrycznymi. Lecimy sobie dalej na całej długości tejże inwestycji, już bezpośrednio do skrzyżowania, na którym się w tym momencie jeszcze nic nie dzieje, ale niedługo będzie się działo więcej. Bo o ile aktualnie na Alei Zeimskich trwają prace, jeżeli chodzi o budowę przewiązek, dzięki temu po prostu będzie można przejść jezdnię, to tyle te prace są aktualnie realizowane i najprawdopodobniej do końca 2024 roku jakieś większe prace, jeżeli chodzi o przerzucanie tam jezdni, się rozpoczną. Natomiast tutaj na Bitwie Warszawskiej sam zakres, jeżeli chodzi o tą inwestycję, do końca roku ma objąć całą jezdnię. Znaczy, budowa będzie po prostu na całej długości już do ulicy Grójeckiej, czyli do torów tramwajowych w tym miejscu. Ale tramwaje i samochody na ulicy Grójeckiej jeszcze na razie mogą czuć się bezpieczne. Przynajmniej do końca tego roku. Na początku, właściwie w pierwszym kwartale 2025 roku rozpoczną się utrudnienia, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy i ruch samochodowy. Co ważne, ruch tramwajowy na pewien czas będzie całkowicie zamknięty. Najprawdopodobniej to będą wakacje 2025. A tutaj przy okazji możecie zobaczyć jeszcze drzewa, które są zabezpieczone i jakieś prace podziemne. Natomiast wracając do tych utrudnień, które w tym miejscu będą,
No to utrudnienia będą dosyć pokaźne. Oczywiście wiadomo, że podczas realizacji tych prac, jeżeli chodzi o część tramwajową, całkowicie pętla Banacha będzie zamknięta, ale pomijając to, będzie też przejściowe, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy. To znaczy, tramwaje będą jeździć po jednym torze w obydwu kierunkach, podobnie jak na Bornerowo. Ciekawie to będzie wyglądać i czegoś takiego w Warszawie od dawna nie mieliśmy. A więcej szczegółów oczywiście będę mówić w kolejnych filmach z tramwaj kierunek Warszawa Zachodnia. Tymczasem, jeżeli taki materiał z tej inwestycji Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzień dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami Avizonosza. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Kolejny film z tej inwestycji pojawi się w tym miesiącu, bo tą inwestycję nagrywam co miesiąc, a to są ujęcia z września, a teraz już mamy październik, więc szykujcie się, bo trochę tutaj tych zmian może w najbliższym czasie się wydarzy, ale najwięcej zmian, jeżeli chodzi o utrudnienia tramwajowe w całej Warszawie, będzie w lato i na wiosnę 2025, bo będzie naprawdę od groma pozamykanych tras i nawet będą na marszałkowskie tramwaje jeździć z pewnym krańcem. Więcej szczegółów niedługo. Cześć!